razie trzymam się na pierwszym. Ren, wypchaj się! Nie wyprzedzisz mnie! Przestań! Dzień dobry, cześć, cześć, witam was bardzo serdecznie, jestem Paweł, a dzisiaj ze mną jest Joszelka i Ren! Hejka! I dzisiaj, moi drodzy, gramy w Simsy, a nie, sorry, to jest Need for Speed Heat, tak jest! A ja myślałam, że to jest coś innego. No przecież. Myślałam, że gramy w milionerów. A, okej. Okay. Dobra, słuchajcie, bo był odcinek wcześniejszy, był solowy, gdzie robiliśmy kampanię, musieliśmy streamingować, zrobić lepsze fury i każdy z nas sobie zrobił lepszą furę i zaraz zobaczymy, kto co ma. Także ja wychodzę. Wychodzimy, moi drodzy. Mm-hmm. Dzień. Opuść garaż, tak. Chciałabym. Już wychodzi, że dopiero co zaczęliśmy grać. Taka sytuacja. Właśnie, no Także słuchajcie, zaraz zobaczymy, co tam Joszelka ma, co ma Ren. Oni zobaczą, co ja mam. Także ja sobie wstanę. Jak wziąłeś znowu jakieś darmowe auto ze względu na odblokowany poziom, to shame on you. Ma obsesję na punkcie techniki. No fajna fura, co ty chcesz? Podobała mi się. No ruszcie się tam. No, dobra, Joszelka, zobaczmy, co ty masz. Co ty masz za BMW jakieś? BMW masz, tak? A, takie ładne BMW. Dobra, jaka tam jest moc? 176. Okej, okay, Ren? Ty masz tego samego Nissana? No trochę go zmodyfikowałem i przerobiłem trochę te naklejki. Okej, okay, dobra. Mhm. Widzę, że tutaj ten tuning taki zrobiłeś, jakąś nazwą Big coś tam, nie? Co? No ten tuning, patrz, widzę, że koła masz zmienione przód, tył i tam się nazywało to jakoś, ten takie, nie pamiętam, Big Bunny chyba, czy coś takiego. Okej. Okay. Nie wiem, możliwe. Ja mam z kolei BMW i8, który jest w tym pakiecie Deluxe oczywiście. Bo mi się najbardziej podobał i chyba jeden z mocniejszych samochodów na chwilę obecną. Więc on ma akurat 220 mocy. Okay. Więc sprawdźmy sobie też na prędkości, chodźmy tutaj, o, tutaj w lewo, tu, ustawmy się może. Dobra. Podejrzewam, że jako, że ty masz najszybsze, no w sensie najwięcej mocy, to dobra, wygrasz raczej. Tutaj. No zobaczymy, zobaczymy. Proszę równiutko się ustawić i na ry pojedziemy, tak? Okej, okay, jestem równiutko. Uwaga, czekajcie, dobra. 3, 4, czekaj. Nie, poczekaj! No to... Poczekaj, bo tu... Ja zręcznego chcę też. Jak zręcznego? Trzymasz sobie X-a i ten, tak? X-a. X-a trzymasz, możesz pompować gaz. Ale gdzie jedziemy? Prosto? Prosto, no, okay. Na prosto. Dobra. Za drogą, czy tam prosto w billboard? No to w billboard, dobra. 3, 4, no, powiedziałam. No, już wiedziałem, że nitro odpalił obóz. Nie odpaliłem żadnego nitra. Co? Co ty gadasz? No, wiesz, trochę grał. No dobra, ale powiedziałam, że ma 170 mocy, ja mam 220, nie? Ja nie mówiłem, ile mam mocy. Nie? Nie mówiłeś? Ja powiedziałam 176, więc... A, okej. Okay. A to Ren, to ile masz? Tak, słuchasz. 337. Wow! A to tak, Ren ogólnie bardzo dużo grał. Ale nie robiłem wyścigów. Okej, okay, dobra. Żeby nie było. Dobra, dobra, luz. Więc ja już tutaj patrzę, tutaj mamy najbliższy wyścig, tu po drodze pomogę wam. Więc tutaj, o. O, policja, siema. Tylko żeby ci nawet policja mnie nie gonią. Nawet mnie nie gonią. Dobra, nie chcą się. Ja tu jadę już w tym momencie, odpalę nam wyścig. Słuchajcie. Okej, okay, podjeżdżam. Okej. Okay. Start, zaproś grupa. Także początkowe okay. Auto najlepsze, no o co wam chodzi? No też tak słyszałam. A do który ty masz level teraz? 23. Który? No 23. No to 23, ja myślałem, że zrozumiałem 33, ja mam 11, więc... Ja mam 9. Ren, po prostu, ja nie wiem, ty poza odcinkami to normalnie żeś tak przymaniaczył. No, troszeczkę. Ale... Och, bo mi było mało, rozumiesz? Mało mi było Need for Speed'a. Dla mnie to jest za mało. Okej, okay, rozumiem. Kurczę, ja teraz nie wiem właśnie, czy teraz też przymaniaczyć pograć, bym bardzo chętnie pograł. Ale no nie chciałam, żeby było takie duże przeskoki. Zobaczymy. Okej. Okay. Dobra. O co ci chodzi? Ja mam nadal pierwszy auto. Dobra. Tylko tak stuningowane, nie? No. Dobra, no to ciśniemy. No co ile może Paweł wygrywać? No dajcie spokój. No też tak myślę. No to zaraz zobaczymy, czy ta moc ci pomoże. No trochę szybciutki jest. No, ale musisz teraz dobrze jechać jeszcze. Dobra. Ja mogę dobrze się w takim razie. Tak, mi się nie uda. Chociaż nie wiem, dużo grał teraz, więc na pewno lepiej jeździ od nas. Dużo grał, ale no. Ja jeździłem po jednym torze tylko.
A, okej, okay. Czyli tak, cały level... Okej, okay, dobra, nieważne. Na jednym torze? O nie, przycina mi znowu. Co za normalnie gościu, no. Bo nie chciałeś, żebym... No tak, żeby nie robić tych wyścigów właśnie. Wyścigów, no, żeby to były nowości, żeby każdy z nas miał zaskoczenie na zakrętach. No właśnie, dokładnie tak. Mam. O, dobra. Także na razie zbieramy hajsiwo, moi drodzy. Też tak myślę. Na razie hajsiwo zbieramy, ale ja myślę, że za chwilę trzeba będzie też podbijać trochę level na pewno. O, przyda się. Tej reputacji, co to jest? No. Respektu. Respekt. 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 Respekt na dzielni. Dokładnie. Respekt na dzielny. Ja chcę mieć największy. No właśnie, ja tu będę musiała chyba przemaniaczyć też. Jak nic. Także po tym od razu siadam i cisnę. No ale jak to? No tak to, no co, no patrz na jaki level wbił. No ja muszę dogonić Rena. Ale ja czekałem na was z tym levelem. Uspokoić mi się. Tak? Mówisz? Czekałeś? No. Czekałeś? Jak czekałeś? Pisałem ci, że czekam teraz na was z Bitwurski. Masakra. Ale to kiedy było? O, zaliczyłem ścianę. O, właśnie wyprzedziłem Rena. Szrotem mnie wyprzedził. Ale tylko przez chwilę. Czytam szrotem, ty. Normalnie. Auta z Deluxe, których nie można tuningować. Można tuningować. Znaczy, wizualnie nie. Ale osiągami tak. No, widzicie? Osiągami można, tylko no nie mam takiego levela, żeby wbić tyle rzeczy tutaj mu. Niestety. Zakręt! Na drift! Dawaj, jazda! Dasz mu wygrać? No nie, no nie yes! To, że stuningowałeś tak bardzo samochód i ale Paweł on i tak gra na wygrał. Padzie, dobra? Ale dobra. Nie, ale co z tego, że grał na padzie? Ej! Różnicy. Moi drodzy, napiszcie w komentarzach coś, tak, nie? Tak stuningowałeś samochód, a Paweł wygrał? W słup, dobra? No patrzcie, no, ale... poziom 220-337. No. Dobra, okej. Okay. To weź może coś kolejnego no co z jakimiś samochodami. Ja proponuję może w takim bądź razie. Weźmy w takim bądź razie tutaj tor wyścigowy 18. Tu jest chyba bliżej. Więc wyznaczymy trasę tu i teleportuję się do tej kryjówki. Będę mógł szybciej odpalić. Nie będę musiał gdzieś tam jechać. Także nie ma co. I normalnie będę wbijał level. Mówisz, będziesz jak ktoś będzie wbijał, to ja też będę wbijał. No, chyba nie. Dobra. Jaki to jest maksymalny? 50 chyba, nie? 50, no. A na 50 wiem. Tam, kurczę, takie fury kosmiczne są. Kosmiczne? To no. Normalnie takie... 400 mocy na podstawie, bez tuningu. My idziemy w wyścig jakiś, czy nie? Tak, wysyłam zaproszenie do grupy. Można? Poczekaj chwilę. Coś się zepsuło. No jeszcze nie wysłałem, tylko czekam właśnie. Można, czy nie można? Czekaj. No co wy tam robicie? Polecam. Chodzi. Dobra, wysyłam zaproszenie do grupy. Muszę wyjść, bo mi się jakiś wyścig rozpoczął. Okej, okay, muszę cofnąć, bo już, Ren faktycznie coś tam wklikał. Nie mogę wyjść! Przytrzymaj dobra, B. Wyszło. Pod tabem. No. To pod tabem, tak. No, my na padzie gramy przecież. Dobra, jeszcze raz. Gdzie tu jest tab? Przepraszam, gdzie tu jest tab? No właśnie. Akceptuj, dobra, Y. No. Dobra, akceptuj, dodatkowa premia do 40%. No to właśnie fajne, że słuchajcie, właśnie jak się gra wspólnie razem, to ma się premię dodatkową. Ano. W przypadku jak gramy właśnie w trójkę, to jest premia 40%, czyli 20% za łebka się dostaje. Czyli warto po prostu grać w tak. Kilka osób. Słyszałeś, Ren? Nie maniaczyć samemu, tylko dwa razy albo trzy razy szybciej granie wbić. Wspólnie. Trzy razy szybciej wbić można level. Tylko na nagrywki, co? No. On siedział na barierkach, zlazł mi z barierek. Okay, dobra, teraz ci pokażę, panie Paweł. Co mi pokażesz? Pokażę, jak się gra. No tak, wystartujesz tak szybko, to wiesz. Dobra, wiesz raka? Potem mnie przetrzymują. Zostaw mnie! Dobra, trzymaj go, nie przepuść! Co robisz? Uważaj, no weź mnie, tylko nie wypchaj się we mnie. Tylko się nie wypchnij we mnie, Joszelka. Opalizujące auto. Weź tam go trzymaj. No nie mogę go trzymać, bo on mnie trzyma. Jak to? No przytrzymał mnie, teraz gra mnie zatrzymała, bo stwierdziła, laga ci damy. No to bywa brutalnie.
bardzo brutalnie, bo kiedy nagle ci ścina bardzo mocno i nie możesz jechać. Dobra, jadę. Ty, chodź tu, Paweł. Dobra. Jeszcze ścina, zakręt. No. Czekaj, tutaj, tędy, dobra. Nie znam niestety trasy, ale ja już wszystko już myślałam, to poznał. Że... Nie znam tej trasy też. Jak to nie? Ten wyścig już kiedyś był. Nie, jest podobny, ale to jest nowy wyścig, którego nie robiliśmy. U mnie był jako nowy. Okej. Okay. Dobra. Na razie trzymam się na pierwszym. Tu. Ren, wypchaj się! Nie wyprzedzisz mnie! Przestań! Za szybkie auto ma! Nie jestem w stanie mu uciec! Za wolny. Zostaw mnie tu. Dawaj, jedziesz! BMW i8! No dajesz, dawaj! To we mnie pójdziesz, dobra? Poczekaj, nie ma! Na mnie parówek. Zaraz sam się pójść! Hehe, nigdy. Teraz to mnie goń. Chciałbyś, a żebyś teraz wypadł gdzieś. A czemu mu tak życzysz, niefajnie? Co to ma być? No bo rywalizacja. To mają być koleżeńska to się nazywa koleżeńska rywalizacja. Tak, agresja sportowa. Sam jest agresja sportowa. Sportowca. Ja zgadzam się z tym, że to jest agresja sportowa. Dawaj, jedź! Ojej, wszystkie Boże, po prostu, co jest grane? Jedziesz tam z tyłu, czy ty? No chłopie, moje auto się rozpędzasz dłużej niż twoje. Chciałem powiedzieć. A Mustang ma tylko 330 mocy. No właśnie. Masz 110 więcej. To jest połowa mojego auta. Masz pół mojego auta więcej, chłopie. I to na ostatnim okrążeniu mnie dopiero wprzedziłeś w buzie. A ludzież, na padzie masz łatwiej, samo ci skręca. Słucham, czy ty skończycie okrążenie, czy co to ma być? Joszelka, gdzie ty jesteś? No ja jestem cały czas trzecia. Mustang. Joszelka przemaniaczy i będzie w ogóle na następnym odcinku jeszcze szybsza od nas. Oby. No nie? Byłoby to fajne. Ja wyprzedzam tego siódmego już. Dobra, mordo! Dawaj. Dobrze, tego szóstego też jeszcze wyprzedzimy. No ale skręcaj! Dawaj, jedź tym! I meta! O! Nieuczciwe! Uczciwy Mustang, panie bardzo Paweł. Bardzo uczciwy, nie? No. Ale czekaj, ty Mustangiem teraz jechałeś? Tak. A, okej, okay. Faktycznie. Cię wymijałem? Faktycznie, właśnie nie zwróciłem uwagi, pokazywałeś Nissana, a teraz zmienił na Mustanga. Widocznie więcej rzeczy potuningował, no. No patrzcie, ja moi drodzy, no patrzcie. Ja myślałem, że to będziemy jedną furą jeździć, kurczę, a ten normalnie a tu nie. Oszukuje. Nawet nic nie powiedział, że zmienia furę. No. Nie wiem, jaką jedną furą jeździcie. Jak ja już widzę, że ty masz inne, on ma inne, to jaka ja to jest jedna fura? Ja mam BMW cały czas, opalizującą. Ja wziąłem tą samą, co miałem na początku odcinka. Ale imagine, ten Mustang jest słabszy niż tamten Nissan. 330? Tak, tamten. A tam jest 337. No. O 7, no proszę. Dobra, czekajcie, weźmy kolejne. Mniejszą prędkość maksymalną i mniejsze przyspieszenie ma. Czekajcie, ja myślę, że tutaj weźmiemy sobie kolejny wyścig gdzieś tutaj. Weź wyścig, a ja w tym czasie zmienię auto. Dobra. Biorę sobie inne auto, żeby udowodnić, że potrafię grać. Ale to możesz to zrobić później, że zmień samochód, w sensie tutaj, tak, no. Tak, można, no. W trakcie, jak do wyścigu. Gier. Dobra, ja jadę w takim razie odpalić jeszcze jeden wyścig. Jest piękny po prostu. No jest. A później zmienimy chyba na noc. Będziemy reputację trzaskać. Tak? Ale to wtedy, no ja muszę coś kupić innego. Bo jak ja mam teraz stracić cały hajs, nie, ja no nie stracisz, muszę... bo pojedziemy najpierw do garażu, żeby zmienić na noc. Czyli zachowam się cały hajs? No tak, zapiszę ci się. Na pewno? No, tak na 15%. No właśnie. Nawet na 9. Dobra. Czaj, to ostatnio miałem... Start? Zaproś grupa, proszę bardzo, poszło. To ostatnio miałem ten poziom wyścigu na piątce. Co? Nieźle. No, ale nie uciekłem, rozwalili mi masz. Dobra, no to co, to lecimy, nie? Dodatkowa premia, 40. Helikoptery mnie goniły i takie sztarany jeszcze, nie?
No, tak było. Szaleństwo. No dobra, w tym okay. Nie muszę zmienić te opony, bo nie pasują mi. Tak, bez opon jedź, na felgach pojedź. Totalnie. Dobra, dobra, będziesz lepiej drifciła. Po co ci opony, weź no. Tam. No, haj moje nitro. Wziąłeś teraz Nissana, widzę, tak? O, stoi Nissan. Okej, czyli Nissan. Dobra. Teoretycznie lepszy. Ktoś holuje, widzę. Trochę chciałem porysować mu furę. Chciał. Ale nos działa. Ja ci zaraz dam nos. Możesz dostać nos? Wynos. Skocznie. Halo. No jakaś upośledzona trochę. Nie, Adam, no, mama, tak. Łysza. Nie no, taka to nie. Dobra. To ta druga to jest tak. Takiej to byłoby szkoda jej nazywać. Szkoda? Nie lubisz, że tam mam małysza? O. Lubię, skoda? Ale ta skoczka jest za mała. Dajcie mi skodę, to zaraz go tam rozjadę. Aha, czekam na to. No i wjechałam do wody, no i ja runem. Jedyny wyścig, gdzie... Co? Jest woda. No... Teoretycznie woda jest wszędzie, zawsze, ale nie zawsze przejeżdżamy obok. Tylko, że ja wjechałam do wody, no to proszę cię. No dobra, to następnym razem po prostu pojedź na myjnię, a nie do wody, no ja nie wiem. Właśnie, tam ta woda. No dobra, kurczę. No możecie się o mnie nie obijać, bo ty... Dobra, teraz ostra jazda. Pierwszy musiałem się rozgrzeć po prostu. O, ty mu później normalnie. No to jest nadal pierwszy Nissan, ci mówię. Co z tego, że ma wsadzone lepsze bajery? No. Właśnie, co z tego? Co z tego, że masz tam 12 leveli więcej ode mnie, a od Joszelki to już w ogóle. No właśnie. No nic, trzeba będzie następny odcinek się przygotować, mogę słuchajcie. Mogę mieć więcej, dobra. Następny odcinek mogę mieć już 50. Tak będę tryhard. Mówisz, że na nas czekasz? No dobra, wierzę w to całkowicie. Czekam. Ale czekam, ale jak teraz Paweł wbije, to ja chcę wbić 27 przynajmniej. Ja raczej będę starał się wbić ten, co ty masz, żeby po prostu było na równi, nie? Żeby w tym samym tempie jeździć. Mniej więcej. Dobra, na padzie jeździcie. No ale co proszę, to za porównanie? Co to za ten? Jak w końcu podłączysz pada, to będziesz wiedział. No. Nie słyszę was. Jak w końcu podłączysz pada... Coś tam z jedziecie, co? No, parbo. Ja tu nawet nie jestem w stanie przeskoczyć tym autem, nie? Takie słabe mam. Od razu na tym, na tej górce się zatrzymuję. Opie, normalnie masakra, ja tu jadę 180 max. Nie, ja jadę 140, 150. No nie? Mniej niż w realu po mieście. Co? To chyba beze mnie jeździsz. A, miałem tego nie mówić, ojej. Chyba beze mnie jeździsz. A wiesz, że nie masz prawka, no to... No to się nie liczy, to mnie nie zabiorą przynajmniej. Taka prawda. Nie masz, to faktycznie. Jedne mandaty płacisz. Właśnie. No nie? Dobra. Dawaj, jedź, no. Boże, po prostu wrzuć tą dwójkę 150 na czwórce. Odblokowano osiągnięcie podmiana, Dobra. Okej, teraz zmienimy oczywiście na noc, pojedziemy do garażu. Ale teraz to daj mi dokończyć chociaż wyścig, nie? Ja wiem. Ja, ty wiesz. Także pojedziemy teraz ten, podmienimy sobie... To pojedzie, ten pojedzie. Do garażu, no lepiej teleportujcie się, będzie szybciej. Okej. Okay. No i co mnie niby zatrzymało? Teraz, tak, tu mamy podróż, cyk. Uciekaj, bo policja jedzie na ten wyścig. Ja się teleportowałem szybciutko. Oni mnie nawet nie zobaczą, bo ja mam zakłócacz radarów. Dobra. Kupiony. Jak tam? Gotowi? Nie. A skończyłaś wyścig? Dopiero dojechałam do mety. Weź, daj mi... Dobra, ja wchodzę do garażu ogólnie, nie? Wy możecie w wolnej chwili też wejść. I ja wychodzę już w nocy. W wolnej chwili czy za chwilę? W sensie już teraz! Trzeba rozważyć kupno nowego auta. Ty tam zostaw ten hajs. Na kiedy indziej? Kiedy? Okej. Nie wiem, na przykład jak już przestaniesz grać. To mi abonament się skończy. Tak, dokładnie. Dobra, za czekaj, miesiąc. Co my tu mamy? Ogólnie, o kurczę, te auto, o jejku. Tu widzę, że niektóre wyścigi są takie na styk z moim tym, z moim poziomem. Mhm. Więc no, tak będzie grubo. Bo będę miał niewielką przewagę nad, że tak powiem, botami. Mhm. Ale już tak naprawdę wjeżdżam. Co byś chciał? Ale Yoshi. Co?
Ja? Nic bym nie chciał. Przepraszam, się odezwałem w ogóle. Dobra, nie, dajcie znać, jak jesteście gotowi. Co pytam, co byś chciał. No halo. No, jesteście gotowi czy nie? Joszelka. Na Skyline'a chyba. Dobra. Prowadzę na noc. No, jestem przed garażem, dzień dobry. Dobra, bo właśnie ja już jadę i ten, Ren jedzie chyba za mną. Aha, bo my jesteśmy w innym garażu ogólnie. A to nie ma znaczenia, tak będę wysyłał zaproszenie, a. Więc... A nie, po prostu wyście już dawno, dawno temu pojechali, to tak że... Dobra, start, zaproś grupa. Poszło. Dobra, niech ci będzie. Tylko tu jest, właśnie, tutaj będę musiał wziąć też pod uwagę to, że ty, Joszelka, masz 170 mocy, prawda? Mhm. No właśnie, bo tutaj widziałem właśnie, że jest wyścig na 200 mocy. Ten kolejny, który tam widziałem. I go właśnie odpaliłeś? Nie, nie, ten jest na 140. A, okej. Okay. Ale kolejny gdzieś tam jest na 170, na 200, przepraszam. Mhm. To jest 20 więcej mam tylko. Mhm. Oj, to więc trzeba będzie maniaczyć moc teraz. No będę musiał troszkę popracować. Będę musiał trochę popracować nad, że tak powiem, osiągami tych samochodów. Albo tego samochodu. Ja bym chciał, żeby ten Mustang miał już 400. Kiedyś na pewno będzie miał. Może. Może, dobra. Może. To się wszystko okaże w praniu. Najgorsze to, że to policja będzie jeździć. Prawda. Więc może być lipa. Ja może być bardzo Lipton. Dobra, ten Nikoś. Jedziemy! Ja. Nie wiem, dajcie znać w komentarzach. Które wyścig lepsze? Nie, czy mamy tam na przykład zwiększyć jakąś lepszą furę mamy ogarnąć sobie. Chyba tak. No i... Oj, no i mnie tutaj... Trzeba to robić. Mnie też gonią. A, ciebie gonią. Nie mnie, okej. Okay. Nie, mnie gonią, bo Ren ogólnie ma ja tak samochód, że skrypt nie zdążył się załadować z policjantem. Znaczy załadował się, ale... Tak, ale wyminąłeś go, nie? Oni nie zdążyli za mną pojechać. Przepraszam, bo moje pytanie jest takie, dlaczego ta policja jest bardzo, bardzo szybka i szybsza nawet ode mnie? Tak, no bo to jest, że tak powiem, wyższy poziom teraz, nie? Aha. No. Okay. Dobra, okay. Będzie to 300 na godzinę tym Mustangiem? No, dobra, nie będzie, bo zakręt. Dobra, 230 maksymalnie, 235. A, oh, wow. Tak, a ta policja to w ogóle nadąża za mną, nie? No właśnie o tym mówię, że są szybsi ode mnie, więc to tak... Jeżeli mnie złapią, to ja mam jest po wyścigu. Jak mam cię złapać, jak ty cały czas jedziesz? No, właśnie to jest chodzi wyścig, o to, zatrzymuj się. Ale... Rozumiesz, co do ciebie mówię, czy... No rozumiem, dlatego mówię, nie zatrzymuj się, to jest wyścig. Nie da się nie zatrzymywać, kiedy nagle radiowozy... Ale to są skryptowane, oni jadą za tobą, po prostu będą jechali, no. Jak akurat właśnie dostałam od boku. No, mnie też właśnie jadą od boku, no i co? Mhm. No... O, dobra, nagle chyba zwariował. Okej, z naprzeciwka w ogóle jedzie jakiś radiowóz. Okej. Idzie opanować tej bestii. Ja już Rena w ogóle nawet nie widzę, nie? A jadę na pełnej prędkości. To ja jechałem teraz 300, nie? Także wiesz. Okej. No ja ledwo się rozpędzam do 250. Z górki nie, się rozpędzam tak, do więcej. Ten Nissan. Wczoraj pojechałem chyba właśnie tą taką trasą, tak luźno, no nie? Z górki. Jechał 343. Szaleństwo, szaleństwo! O, Nissan. Bez sensu, ta policja jest. Ale mnie rzuca w ogóle wszędzie. Oh. Meta i po mecz. Aha, ty już, aha. Dobra, już jestem blisko mety też. Okej, okay, i meta. Tylko trzeba patrzeć tutaj, bo tutaj nie ma czegoś takiego, że to jest koniec tego zawodów, tylko po prostu od razu kolejne będą, czy ten normalny jedzie. Ja się normalny nie zatrzymywałem. Testuję silnik, zaraz gdzieś... Dobra, a ja szukam kolejnego. Gdzieś w okolicy. Jakiegoś dobrego. O, policja, siema. Co mi zrobić? Dobra, jest 160, dobra, znalazłem 160. Pod Joszelkę, żeby było, bo tak znalazłem jeszcze dwa tutaj w pobliżu, ale po 200. O, ale zaryłem. Więc to byłoby problematyczne. Joszelka w ogóle by nie dała rady ten. Mhm. Ale mam teraz 160, to jest bo 20 więcej niż teraz, ale nie ma już słabszych. W pobliżu nic, więc jadę jakby co. Okej. Okay. Teraz jak dojedziesz to do mety... Tak generuje dziwnie. Uria. Okej, okay, dobra, Joszelkę niestety złapali. No. Ale odpalamy już kolejny, chyba ostatni wyścig. No. Dzisiaj. Nocny. Z reputacją. Nocny spi. Albo bez reputacji, to się okaże. Się okaże. No nie. Oj, policja. Dobra. Nie zdążyli.
Jedziemy. Jedziemy z tematem. Trochę uwalony auto mam. Tak dość mocno. Dziwię się, że w ogóle drzwi jeszcze w ogóle mam tutaj, nie wiem. Właśnie, po co ci drzwi? No, tak wolniej jadę. Dobra, o, foty robią przy moim aucie. Przy Rena, obok Rena to nikt nie stoi. Ty masz tylko szybkie, ty masz tylko szybkie. Piąty wyścig. I ten sam gość robi sobie zdjęcie przy moim aucie. No bo bardzo lubi twoje auto. On jakiś fan, bo na każdy wyścig przychodzi. Tak, dokładnie. Dobra. Okej. Ale dziwne zakrętasy. No takie mega, dzikie. Mega zakręcone to jest. Dzikie zakręty. To jest terenowa droga. Co? Na Mustangach, kto to wymyślił? Wypchaj się, gdzie tu jedziesz? Panie, panie kolego. Panie, wyprzedził Rena, jest! Alfa, Safa, Lala, Rygieter. Chwilę. O, dzięki. Puknął mnie. Ja jaszczelka wszystko widzi. Niedzielny kierowca. Tam jesteś, tak, niedzielny. Jakaś typiarka tak o mnie. Chyba dzielny. A już jak kłamie. No dobra, 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 nie pan, nie pan, nie pan. Dawaj, no dawaj ty nitro szybciej, co tak długo? A ja zapominam, że ja nitro mam dom. Właśnie, no. Ale skróty zrobił, dobra. No właśnie udana? Pogubiłem się przez chwilę. Ja nie wiem, gdzie ja jadę, nie? Gdzieś tutaj miałem w terenie pojechać, ale... Gdzie to jest? Dawaj, no jedziesz tym złomem! Cześć! Dziwna droga. Dziwna. A, cześć. Dobra. On autograf? Okej, okay, okej. Okay. O, już uciekam policji. Na chwilę mnie zaczęli szukać, łapać, ale... Już bardzo szybko, że tak powiem, mnie tu... Za droga. Zgubili. Okay. No nie, zostaw mnie. Dawaj, dawaj! Serio, jakieś auto z naprzeciwka. Kto to wymyślił? O, dobrze mi idzie. Nie wiem, kto to wymyślił, ale... Ren się pogubił w zakrętach chyba, co? O, chyba turbo włączył. Ja się pogubiłam w zakrętach. Mustang być Mustang jednak. Oho. Mustang być no Mustang? No co za... Błąd mi wyjechał! Ale go to inny raz. No ale on mi na czołówę wyjechał! I przez to Ren mnie dogania! Ja mam tak cały czas. Też gonił. Dawaj, dawaj, dawaj. Jeszcze nie jestem mnie gony. Dobra, panie Paweł. Daj się wyprzedzić. Shhh. Idź pan, wąchaj tamten. Kusz. To niby. Ja. Full focus. Co to ma być? Ale on ścina zakręty przez drogę. Cicho tam, nic nie ścinam. A, żeby to inny raz. Dobrze. Będzie meta! Pawełem Kotełę wygrywa! Dobra. Tylko tak policja mnie goni, to jest trochę lipa jest. Jeszcze tą samą policję. To ja spylam. No, tylko ja wiecie, no. Ja sobie depnę na prostej po prostu. No właśnie tak to wygląda z tym, z Renem. A ja co? Ja teraz muszę kombinować jak tu uciec. Było nie wygrywać. Ja już to wiem. Mhm. Tak, tak, na pewno. Co na pewno? Aha. Na pewno, na pewno. Jeszcze to jechałeś już? Do mety tak, ale ja tu mam 10 tysięcy policjantów. No to... To dobrze. To dobrze. To bardzo fajnie. Tonicie własny ogon. Nie, no bez jaj, po no, prostu... No, ja nie mogę go potrącić nawet. Ja nawet nie znam mapy, żeby pojechać gdzie tam, bo widzowie pisali, że tam najlepiej skakać sobie na tych i wtedy można łatwo zgubić, ale... No Kai! Nie wiem. Nie, to jest nierozwalalna siatka. Jakie posiłki nadciągają? Sam jesteś posiłek, nie chcę posiłków! Jadłem już dzisiaj! A to tylko ja sobie bezpiecznie na stacji tego typa. Rany...
Dobra, mapa. Gdzie wy jesteś? Ja? Uciekam. Mam poziom trzeci pościgu, więc jestem tego. Dużo tak. RP. Czy R? Tylko, że jak ucieknę, niestety moje auto nie jest zbyt... silne. Żeby te boty się zgubiły jakoś, nie? O, jedźcie teraz na zakręcie w prawo, nie? Ja wyjadę na policję. Taką czołówkę im zrobię. Policja! Pojechaliście w prawo na zakręcie? Ja w ogóle nie wiem. Pojechaliście w lewo. Dobra, ale uciekam, ja już uciekam, więc luz. Wyjechałem gdzieś. Dobra, ucieczka udana, super. Teraz gdzie jest najbliższy domek? Dobra, moi drodzy, ja myślę, że tym symbolicznym faktem kończymy ten odcinek. Ja sobie na spokojnie dojadę już chyba. Ja mam jakby wyłączyć nagrywania. Ja też. No, także. Także pa. Trzymajcie się, hejos! Pa.